Paweł i Gaweł w jednym stali domu, czyli o mediacji i rozwiązywaniu sporów. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Wszyscy znamy bajkę Fredry i wiemy, jak się skończyła. Ale czy rzeczywiście był to koniec kłopotów Pawła i Gawła? W wyniku trwającego sporu Gaweł wniósł do sądu pozew o odszkodowanie za zniszczone przez Pawła rzeczy ruchome. Dwie stare komody. Paweł wściekły na Gawła odwzajemnił się pozwem o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych poprzez obraźliwe wpisy na Facebooku. Sąd zapoznał się z aktami obu spraw i uznał, że zasadna byłaby mediacja. Decyzję o przystąpieniu do mediacji pozostawił jednak samym stronom. Sędzia zaprosił Pawła i Gawła na spotkanie informacyjne i zaproponował im mediację. Po zastanowieniu się i rozmowach z pełnomocnikami strony wyraziły zgodę na mediację, a sędzia wyznaczył mediatora. Mediator skontaktował się ze stronami w ciągu tygodnia i umówił się z nimi na spotkanie w dogodnym dla wszystkich terminie. Mediator poprosił, aby Paweł i Gaweł powiedzieli kolejno, co się wydarzyło. Paweł i Gaweł, przyrodni bracia, dostali w spadku po ojcu dom. Zamieszkali w nim ponad półtora roku temu i żaden z nich nie chce się z niego wyprowadzić. Nie rozmawiają już ze sobą od ponad roku. Poszło wówczas o to, że zepsuły się stare drewniane schody i żaden z nich nie miał ani ochoty, ani czasu, aby się zająć ich naprawą. Były też inne powody. Po dłuższej rozmowie mediator zapytał strony, jak widzą rozwiązanie tej sprawy. Paweł i Gaweł w wyniku mediacji wspólnie ustalili, że Gaweł zaprzestanie gry na perkusji po godzinie 17. Paweł odnowi komody Gawła, które zostały przez niego zalane w ciągu 30 dni od podpisania ugody. Gaweł nie będzie zamieszczał w portalach społecznościowych żadnych negatywnych wpisów na temat Pawła. Gaweł zakupi materiały do naprawienia schodów w terminie 7 dni od podpisania ugody. Paweł naprawi schody w ciągu 7 dni od dostawy materiałów. Strony w obecności mediatora uzgodniły i podpisały ugodę, a następnie mediator przekazał ją sądowi do zatwierdzenia. Sąd zatwierdził ugodę zawartą w mediacji i umorzył obie sprawy. A Paweł i Gaweł w jednym stali domku. Jeszcze przez wiele lat. I mieszkali w nim długo i szczęśliwie.